Dzień dobry, na kanale Axis Libris. Jako, że już się kończy wrzesień, a wrzesień jest miesiącem mojego miasta, Jeleniej Góry, jest to wrzesień jeleniogórski, to no, chciałabym powiedzieć coś o książce związanej z moim miastem. Legendy i podania Jeleniej Góry. Jeżeli już mnie znacie osobiście, to może już wiecie, jeżeli nie, no to się teraz dowiecie, że jestem urbanacjonalistką. Ja sobie wymyśliłam takie słowo, żeby nazwać to, jak się czuję, ponieważ patriotyzm lokalny w moim mniemaniu jest troszeczkę zbyt, ma zbyt słabe nasilenie tego, w jaki sposób odczuwam moje przywiązanie do mojego miasta. Więc skoro już mamy takie coś jak wrzesień jeleniogórski, to ja na swoim kanale też chciałam coś powiedzieć, żeby może wypromować, może no po prostu, żeby coś powiedzieć o moim mieście. Jest to naprawdę bardzo ciekawa pozycja. Jeżeli interesują Was legendy miejskie, w sensie nie urban legends typu jakieś tam wielkie stopy, tylko takie naprawdę dotyczące miast po prostu legendy, jeżeli Was interesują generalnie jakieś takie podania ludowe, takie związane właśnie z jakimiś miejscami, historie, mity takie bardziej tutaj nasze, aniżeli greckie, nordyckie, indyjskie i tak dalej, no to jest z pewnością coś, co może Was zainteresować, ponieważ tutaj jest naprawdę dosyć dużo tych. To jest cieniutka książeczka, to jest wąska książeczka. Tutaj mamy niewiele ponad 100 stron, a spójrzcie, ile jest tych legend tutaj. Całe tutaj wszystko, to nie jest 2, 3, 5 legend, ich jest naprawdę sporo, jak na takie cienkie coś. Oczywiście nie są jakoś super rozwlekle opowiadane, no bo też generalnie legenda to nie jest coś, co się opowiada 2 godziny. Legenda to jest coś takiego, co się po prostu układa w kilku zdaniach, żeby opisać jakieś zdarzenie, które kiedyś rzekomo miało miejsce. Więc tutaj właśnie są tak zwięźle, krótko i na temat opisane takie legendy bardziej powszechne, ale też mniej znane, dotyczące Jeleniej Góry i okolic. Okolic, ponieważ tutaj mamy o cieplicach, gdzieś tam jest coś związanego z Sobieszowem czy Jagniątkowem. One dopiero od lat 70. stały się częścią Jeleniej Góry. Także kiedyś nie były Jelenią Górą, ale nadal jest to okolica Jeleniej Góry. Są to ziemie tutaj bardzo bliskie. Może nie wiecie, ale Jelenia Góra ma bardzo specyficzny kształt. Jest to albo najdłuższe, albo jedno z najdłuższych miast w sensie polskich, w sensie proporcji długości od szerokości. I też jest ciekawe w niej to, że ona nie przebiega dosłownie wzdłuż rzeki, tylko ta rzeka ją jakoś tak przecina dowolnie. Więc to jest naprawdę dosyć interesujące. Znaczy no, ta rzeka w pewnych momentach płynie faktycznie wzdłuż miasta, a gdzie niegdzie sobie leci gdzieś indziej. Więc i te ziemie poboczne właśnie przylegają, jakby zaokrąglając ten region, prawda? Czyli jakbyśmy wypuścili promień dookoła Jeleniej Góry od centrum do końca, no to jak otoczymy ten okrąg od najdalszego końca, no to połkniemy jeszcze jakieś tam ziemie poboczne, prawda? No ale też oczywiście na krańcach tego miasta znajdują się jeszcze jakieś poboczne ziemie, także generalnie cała Kotlina można by nazwać ją jednym regionem, który obfituje właśnie w różne legendy, w różne podania i co prawda już się troszeczkę o nich zapomina, bo no, część ludzi, którzy jeszcze rozmawiali na te tematy, już poumierali, część nadal żyją, ale już nie mają komu opowiadać, bo ci młodzi wyjechali sobie gdzieś indziej, więc mój kot mnie właśnie wzywa z balkonu, bo chce już zejść z balkonu. Także no właśnie tutaj są takie legendy podane, żeby móc przybliżyć te najbardziej znane, ale też mniej znane. Na przykład jest trochę o duchu gór, to jest taka tutaj postać dosyć charakterystyczna dla tego regionu. Coś jak
Loch Ness, coś jak potwór z Loch Ness, tylko że tutaj nikt nie sugeruje się, że naprawdę ktoś go widział. Więc co jest bardzo urzekające w tej pozycji, właśnie w tej konkretnej książce Iwo Łaborewicza, jest w niej właśnie to bardzo fajne, że samych legend o powstaniu miasta jest tu aż cztery. Jako mieszkanka praktycznie od urodzenia Jeleniej Góry, mogę Wam szczerze powiedzieć, że legendy o powstaniu Jeleniej Góry pojawiają się gdzieniegdzie w naszej edukacji, chyba w przedszkolnej, we wczesnoszkolnej. Gdzieś tam się przewija jakaś tam historia, gdzieś tam się to pojawia, czy na jakiejś wycieczce jesteśmy. W każdym razie wychodzimy już z jakąś taką bazową wiedzą na temat tego, jaka jest ta przewodnia legenda, taka najbardziej tutaj znana, najbardziej rozpowszechniona legenda o powstaniu Jeleniej Góry. Jest to mianowicie o tym, jak Bolesław Krzywousty sobie chciał polować jelenia, który tutaj był, jeszcze nic nie było zamieszkane, były same pagóry, lasy, i on ścigał tego jelenia, ścigał go daleko. I na szczycie jakiegoś tam wzgórza zobaczył tego jelenia i tak stwierdził, że to jest najpiękniejszy, najdorodniejszy, najbardziej taki majestatyczny jeleń, jakiego widział. I on koniecznie chciał go ubić. No i są różne tutaj dalsze warianty, co się dalej działo. Czy on w końcu ubił tego jelenia, czy był tak jakby powalony tym, jak wspaniałe jest to zwierzę, w końcu udarował jemu i ten jeleń odszedł w swoją stronę i uznali po prostu, że ty masz królestwo ludzkie, ja mam królestwo leśne. Są też takie historie, że ten jeleń mu zawinął koronę i uciekł z koroną, ale to są bardzo różne warianty. No ja słyszałam tak najbardziej właśnie, że on ubił tego jelenia, albo że go puścił wolno i z wdzięczności za to, że ten jeleń był taki wspaniały i że też go nie stratował, albo coś takiego, to zrobił właśnie ten gród, a później miasto Jelenia Góra. I tutaj właśnie jest też ta historia jako czwarta podana, a są jeszcze trzy inne legendy o powstaniu Jeleniej Góry. I to jest właśnie ciekawe dla mnie, bo z nimi się wcześniej nie spotykałam, dopóki nie przeczytałam tej książki. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Tutaj o rycerzu Jeleniku i powstaniu Jeleniej Góry. I to jest ogromnie fajne, bo to jest właśnie to, jak ja zawsze, jak widzę to miasto. Ono jest na styku tych regionów: Polska, Niemcy, Czechy. My tu mamy bardzo blisko, no oczywiście nie tak jak Bogatynia. Bogatynia to jednak jest już całkowicie na styku. Ale Jelenia Góra to jest takie jakby większe centrum bliskie tego właśnie rogu tutaj, tego trójkąta. Tutaj mamy coś takiego jak Euroregion Nysa. I w każdym razie właśnie ta bliskość tych różnych kultur sprawiała, że Jelenia Góra była i polska, i czeska, i niemiecka, znów polska, znów niemiecka na całej swojej osi historycznej. Zmieniała swoich właścicieli, zmieniała swoje narody, że tak powiem. I tutaj zawsze jakieś gdzieś tam się znajdą pozostałości po tym. No jeszcze wiadomo, że po okresie przed II wojną światową, no to pozostawały właśnie z XIX wieku różne wille, różne kamienice. Pod tynkiem, jak odpada jakiś tynk stary, niezadbany, to widać takie gotyckie litery. Więc no jest tego trochę w Jeleniej Górze. No i samo budownictwo, jakieś te secesyjne kamienice po niemieckie, czy kamieniczki dookoła ratusza są jeszcze tam około niemieckie. Chociaż tam już się też chyba jakieś czeskie wkłady pojawiały. W każdym razie tutaj jest taki po prostu kocioł, że tak powiem. I tutaj jest fajnie to ubrane w tej legendzie o Jeleniku, że no jako, że tam dzięki temu Jelenikowi tutaj król Bolesław Chrobry, tym razem Chrobry, nie Krzywousty, więc tutaj też różnice zdań, więc ten Chrobry założył, czy tam otworzył ten gród właśnie później Jelenią Górę. I jest takie zdanie tutaj, nazywając powstałe wówczas miasto Hirschberg, czyli Jelenia Góra właśnie. W ten sposób w Jeleniej Górze stopiły się trzy żywioły narodowościowe, które przez wieki żyły obok siebie na Śląsku razem, a zgodnie najczęściej.
Był to czeski rycerz, który dla polskiego władcy strzegł granic przy pomocy polskich, ale i niemieckich osadników. Więc to jest takie fajne, że tutaj mamy właśnie, nie mamy takich jakichś podziałów, walk, że o, ty jesteś Niemiec, o, ty jesteś Czech, a ty jesteś Polak. Tylko wszyscy jakoś tak razem tutaj budujemy to swoje środowisko. Także no nadal Jelenia Góra ma jakieś tam koneksje z miastami Czech, chyba z Jabłońcem. Tutaj jak są jakieś właśnie stragany, jakieś festyny, jakieś festiwale, to najczęściej właśnie chyba z Jabłońca są stragany ze szkłem, z jakąś biżuterią, różnymi takimi. Także tutaj cały czas gdzieś te Czechy się pojawiają. No niemieckie oczywiście też wkłady się pojawiają, jak są właśnie niemieccy turyści dużo tutaj często przyjeżdżają i wspomagają jednak gospodarkę miasta, korzystając z naszego sanatorium i różnych innych atrakcji. Także jest to właśnie fajne, bo tak jak widzę, tam czasami są jakieś historie gdzieś tam, czy w popkulturze, czy gdziekolwiek związane ze wschodnimi granicami, no to tam są jakieś takie bojowe nastawienia, o Polak, Rusek, coś tam się leją po mordach i robią sobie różne pogromy, niepogromy, spalają się nawzajem, to ja mam wrażenie, że tutaj jednak w okolicy Jeleniej Góry to wszystko tak spokojnie się działo i bardziej nastawieni byli ludzie tak do siebie. Nie wiem, może ja o czymś nie wiem, może mój urbanacjonalizm przeze mnie przemawia, ale mam wrażenie, że to dużo pozytywniej, wyglądało i wygląda nadal. A to jeszcze się zrobiło bardziej taki tygiel przez to, jak po II wojnie światowej się przerzucili nam wszystkich tych repatriantów na te ziemie odzyskane. Przerzucili je i tutaj było mnóstwo ludzi właśnie z Kresów, z Lwowa, w okolicach Jeleniej Góry, Wrocław i tak dalej. To tutaj właśnie różne z tych wschodnich, właśnie też jakieś Rzeszów. Z całego tam bloku wschodniego tutaj się jakieś też rodziny pojawiały i rozpowszechniały swoje zwyczaje, także tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo tak tyglowo. Trochę jak w Ameryce, tylko że to z takiej malutkiej skali, nie? Z różnych regionów. No teraz oczywiście też u Ukraińców jest cała masa, co jest ogromnie fajne i bardzo się z tego cieszę, że tu jest właśnie taki tygiel kulturowy i tygiel takich zwyczajów też. Więc tutaj mamy taką swoją małą Amerykę tylko w wydaniu polskim i w bardzo małej skali. Czyli no praktycznie wszystkie różne narodowości, duża różnorodność. I to jest bardzo fajna sprawa. Także jeżeli jesteście zainteresowani takimi legendami właśnie o tutaj, jak duch gór źródła w Cieplicach stworzył, no mamy tutaj te źródła, prawda, są termy cieplickie zrobione, więc tutaj jest też legenda o tym, że to duch gór maczał tutaj palce, że tak powiem, duch gór nie pozwala kpić siebie, a to jest jak najbardziej oczywiście, nie ma co tutaj z nim pogrywać. I na przykład też, nie wiem, czy w tej książce, albo w jakiejś innej też związanej z Jelenią Górą i z duchem gór, nie, to chyba w jakiejś innej, ale spotkałam się właśnie z tym, że, bo często, bardzo często się pojawia, że duch gór to jest liczy rzepa, a ja się spotkałam właśnie z takim stwierdzeniem, że duch gór bardzo nie lubi, jak się go nazywa liczy rzepą, bo mu to przypomina nieprzyjemny epizod, kiedy po prostu porwał kobietę, chciał się z nią hajtnąć, ona powiedziała, dobra, hajtnę się z tobą, jak policzysz, ile masz rzep, i on zaczął liczyć te rzepy i ona spierdzieliła. Więc dla niego to jest trochę nieprzyjemna sytuacja i on nie lubi być nazywany liczy rzepą w związku z tą sytuacją, dlatego pozostańmy przy nazywaniu go duchem gór. Ewentualnie rzepiór, chociaż nie jestem pewna skąd pochodzi nazwa rzepiór, więc no. Ale nie spotkałam się z tym, żeby on jej nie lubił. Tak, mówię o nim tak, jakby był prawdziwy, ale to jest po prostu legendarna postać, legendarny taki mitologiczna postać, która sobie tutaj żyje w kulturze Jeleniej Góry. Tutaj mamy o pochodzeniu i herbie Szafgoczów. Istnieje tutaj w okolicy takie coś jak Pałac Szafgoczów, ja tam osobiście jeszcze nie byłam, ale wiem, że jest. I jest ładny i tam żyli sobie właśnie Szafgoczowie, także tutaj jest przy okazji legenda o ich pochodzeniu.
Tutaj jest o Mongołach pod choinkiem, także to już w ogóle jakaś niesamowita historia, co robią pod choinkiem Mongołowie nagle. Choinik to jest taki zamek, który tutaj króluje nad naszym regionem. Jest na takim bardzo wysokim wzgórzu, prawie górze, takiej górce. Moja babcia generalnie żyła przez bardzo wiele lat tuż pod choinkiem. To był domek praktycznie najwyżej posadzony. Tam chyba pół godziny tylko drogi było do tego choinika, więc ja tam też spędzałam wiele czasu. To było bardzo fajne umiejscowienie, bo czasami jak się siedziało tutaj na dole u babci, to widać było ludzi, którzy na tej wieży, turystów, którzy na tej wieży na choiniku sobie chodzili. I to było bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne do obserwowania, że my sobie siedzimy, a tam takie mrówetki chodzą na górze i obserwują nas. Więc tak, bardzo dużo ciekawych takich historii można sobie tutaj opowiadać. Kunegunda z zamku Choinik jest kolejnym takim mitem, kolejną legendą, która jest najbardziej rozpowszechniona w Jeleniej Górze, która jest tutaj tak, że no praktycznie każdy mieszkaniec, taki, który tutaj się urodził, wychował, wie o tym i słyszał, prędzej czy później musiało się gdzieś to przewinąć. I tutaj jest też, właśnie to jest fajne, że w tej książce, oprócz tego, że są faktycznie te legendy, są także takie wyróżnione jakieś noty z takimi historycznymi jakimiś uwagami, z takimi spostrzeżeniami, jakimiś ciekawostkami, takimi już po prostu stricte na historii, z historią związanych, nie z mitami. I tutaj właśnie w związku z tą legendą o Kunegundzie jest napisane, jest to najstarsza i najsłynniejsza legenda dotycząca choinika. Zapisano ją po raz pierwszy już w XVIII wieku, a do dziś doczekała się co najmniej kilkudziesięciu wersji. Więc no sami widzicie, że jest to rzeczywiście tutaj najbardziej znajome, najbardziej takie rozpowszechnione. No i tutaj są też właśnie nazwiska ludzi, którzy się wypowiadali na temat tych, którzy tutaj tworzyli te różne jakieś rzeczy związane, artystyczne dzieła związane właśnie z tą legendą. I tutaj jest naprawdę bardzo dużo tych legend. To jest zadziwiające, że w tak małej książeczce, w tak cienkiej książeczce da się zmieścić tyle treści. To jest fenomenalne według mnie. Iwo Łaborewicz, o tutaj jest trochę o nim, tutaj jest trochę o tym autorze, że jemu się udało właśnie tak bardzo dużo treści zmieścić na takim małym skrawku książeczki, w takiej małej książeczce, że tutaj jest bardzo dużo można się dowiedzieć o mieście, o kulturze związanej właśnie tutaj z regionem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, tak jak mówiłam, legendami związanymi z miastami, jakimiś takimi opowiadaniami, podaniami właśnie polskich miast, nie tylko jakimś tam amerykańskim czy chińskim mitologią, legendą i tak dalej, jakimś tam Loch Nessom, nie Loch Nessom, słynnym miastom, no to tutaj o Jeleniej Górze też bardzo polecam. Jestem przekonana, że przez internet da się gdzieś znaleźć taką książeczkę i przeczytać. Ilustracje tutaj są też bardzo dosyć ciekawe, plastyczne, chociaż przypuszczam, że w kolorze byłyby ładniejsze i ciekawsze, ale w gruncie rzeczy to widać, to co ma być przekazane, to po prostu jest widoczne. Jest na nich dosyć obrazowo przedstawione, są różne techniki zastosowane, więc to też dosyć tak nam urozmaica ten odbiór tej książki, tych historii. I to jest właśnie też fajne, że tutaj jest o legendach Jeleniej Góry, a ten pan właśnie, który ilustrował, urodził się w Jeleniej Górze. Czyli to wszystko jest tutaj, wszystko się zamyka w małym kręgu. Wszyscy, jak tutaj jest związany z Jelenią Górą, no to musi być i ten, kto pisze, i ten, kto ilustruje, związany z Jelenią Górą. Korzystajmy z tego, co mamy, bo mamy wartościowych mieszkańców, więc czemu by ich nie wykorzystać właśnie w takim dziełku. I to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Można sobie to czytać w podróży, bo jest to taką dosyć dużą czcionką napisane, duże litery, więc nie trzeba tam ściubić, gdzie tam, coś tam, tylko naprawdę nawet w ruszającym się pociągu, jeżeli się nie ma choroby lokomocyjnej, to jest to czytelne i łatwo sobie to przyswoić. No i co więcej mogę tutaj powiedzieć o tej książce? Polecam ją dosłownie każdemu, zarówno tym, którzy się interesują jakimiś takimi podaniami miejskimi, jak i tym, którzy się
jeszcze nie wiedzą, czy się interesują, no bo może właśnie dzięki tym opowiadankom, które są krótkie, zwięzłe i dużo treści w sobie zawierają, może to właśnie rozpali w Was takie zainteresowanie. O kurczę, to są bardzo interesujące historie. Może jakieś inne jeszcze miasto ma jakieś takie swoje podania ciekawe. I może to się stanie Waszym zainteresowaniem też. Więc naprawdę polecam to dla każdego, kto w ogóle lubi cokolwiek czytać i kto lubi jakiekolwiek historie i nie z tej ziemi. No może nie tyle, że nie z tej ziemi, ale takich nie stricte opowiadające o rutynie życia, bo to są troszeczkę takie właśnie jakieś trochę metafizyczne sytuacje typu sam duch gór, prawda? Sam duch gór, który jest dosyć metafizyczną postacią. Także jeżeli Was nie odstrasza to, że coś jest niedokładnie oddające rzeczywistości, to jak najbardziej sięgnijcie po tę książkę. Myślę, że to będzie dla Was bardzo ciekawa przygoda i przy okazji dowiecie się czegoś nowego o moim mieście, które jest zajebiste i najlepsze na świecie. Także oczywiście polecam. Nabądźcie sobie gdzieś, przeczytajcie i papatki! I oczywiście zapraszam do Jeleniej Góry. Żebyście sobie nie pomyśleli, że on siedzi cały czas na balkonie, zdjęłam go i oto on. Już nie musisz jojczyć, żeby cię zdjąć z balkonu, tak? Już jesteś zadowolony? Czekaj, bo się nóżka zaplątała. Chodź, chodź! Nóżka ci się zaplątała. Tak? Co kociątko moje piękne? Gniuszek, moja perełka. Perełko piękne. Już jesteś zadowolony, że cię zdjęłam z balkonu, tak? Już jesteś zadowolony? No widzisz? Już jesteś w cieplutkim domku, tak? Giniusiu? Chcesz coś dostać? Tak? Koniecznie chcesz coś dostać? No. Zjadłeś już to, co miałeś? Zjedz to, co miałeś. No? Co kocie? Mrało. Tak? Co Gienusiu? Mrało. Co Gieneczku? No chodź, chodź. Tak? Kot jeleniogórski.